I guess I really don't know what Christmas is all about. Witam Was, kochani, w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Ja idę sobie zrobić jakieś śniadanko i będę montowała filmik na dzisiaj, także odezwę się do Was jakoś, nie będę miała co pokazać. Oczywiście nie obeszłoby się bez moich kochanych kapci. Cześć! Dzień dobry, Jessunia, chodź! Cześć! Kochani, ja sobie właśnie usiadłam tutaj z moim laptopem, będę montować i nie robię na razie śniadania, bo mój brat próbuje zrobić gofry i być może sobie zjem z nim te gofry, więc już nie będę sobie nic zrobiła, także zabieram się za montowanie room touru. Nie mogę się nacieszyć, jak to pięknie wygląda. Ta kurtyna jest po prostu piękna, nie wiedziałam, że aż taki klimat będzie dawała i sobie właśnie dalej montuję i czekam dalej na gofry. No ale co Wam mogę ciekawego powiedzieć? Dzisiaj nic takiego ciekawego nie będę robiła, więc nawet nie wiem, co w tym vlogu się pojawi, ale po prostu zawsze się jaram tym pokojem i nie wiem, no moim zdaniem mega będzie ten room tour. Mam tutaj moje gofry z dżemem porzeczkowym i sosem malinowym i na wierzchu cukier puder, także już próbuję. W tym vlogu nie mam Wam kompletnie nic do pokazania. Sorry za tą lampę z tyłu, ale zaraz będę pokazywała, jak się maluje. Bo przynajmniej tyle dzisiaj zrobię, wiecie? Bo cały dzień leżę w piżamie. Dlatego próbuję dodać filmik, który się nie chce dodać kompletnie. I stwierdziłam, że być może nagram sobie jakieś TikToki chociaż, żeby cokolwiek zrobić. Nie wiem, czy to jest aż tak użyteczne, ale przynajmniej po prostu, żebym wyglądała trochę lepiej. Stwierdziłam, że wypróbuję sobie tego rozświetlacza, który mogliście widzieć w unboxingu z Birthday Box i tam właśnie był taki różowy rozświetlacz i jeszcze go tak nie próbowałam w codziennym makijażu. No powiem Wam, że ja widzę i bardzo ładnie wygląda, naprawdę jest dosyć mocny, także nie trzeba jakoś mega dużo tego nakładać, żeby było go widać, więc już maluję rzęski i idę się jakoś ładnie ubrać. Mój make-up gotowy i teraz wybierzemy jakiś outfit, żebym mogła nagrać one na TikTok. Moje życie jest takie nudne dzisiaj, że muszę się przebrać tylko po to, żeby nagrać TikToki, ale... whatever! Chyba sobie ubiorę te dresy. Tak się prezentuje mój cały outfit z Shane. Mam jeszcze taki wisiorek też z Shane i chciałabym Wam tylko pokazać. Moi drodzy, kurtkę, którą sobie kupiłam z polecenia Weroniki. W ostatnim haulu Wam właśnie mówiłam, że chciałam kupić kurtkę w H&M-ie, tylko po prostu nie było rozmiaru i napisałam Weronice, że kurde, chciałabym jakąś kurtkę i ona mi wysłała, że ona ma taką kurtkę i jest to kurtka w ogóle, którą zamówiłam na Zalando, ale ona jest ze Stradivariusa. Popatrzcie w ogóle, jak tutaj pod szyję całkiem jest, nawet brodę zakrywa. W ogóle jest piękna, pikowana taka... No, troszeczkę jesteśmy widoczni w tej kurce, ale nie no, krój jest zarąbisty, ogólnie strasznie mi się podoba. Ona kosztowała jakoś 160 zł, chyba coś takiego. Ja ją zamówiłam sobie w rozmiarze M, żeby na spokojnie ubrać sobie pod spód jakiś sweter grubszy, czy po prostu jakąś bluzę. Także nie no, mi się mega, mega podoba i w ogóle jest strasznie ciepła, a kieszenie w środku mają polarek. Także jestem mega zadowolona, w końcu mam jakąś ładną kurteczkę. Hej kochani, witam Was. 14 grudnia, czyli w poniedziałek, jak możecie widzieć po moich oczach, to płakałam, no i o tym więcej zaraz. Wczoraj w niedzielę nic się nie pojawiło, a to właśnie dlatego, że nie miałam w ogóle jakby siły na to, żeby nagrywać, a dzisiaj też się nie pojawi, bo no wczoraj nic nie nagrywałam, więc dzisiaj nie miałabym co nawet Wam pokazać. Ale stwierdziłam, że dzisiaj, nawet jeżeli to nie będzie jakiś super vlog, ma super dzień, to i tak się z Wami tym podzielę, bo jakby próbuję w moje wszystkie filmiki dać dużo radości, przekazać Wam dobrą energię, ale też nie chcę kłamać Was, okłamywać samą siebie i też pokazać, jak czasami jest i jak czasami może być i że to nie jest nic złego. Będzie to vlog łączony z soboty, bo w sobotę nagrywałam do Was jakieś tam ujęcia, w niedzielę nie. A dzisiaj stwierdziłam, że nie będę się tego już całkiem załamywać wszystkim i YouTube daje mi dużo szczęścia, więc to trochę wykorzystam, żeby się jakby pocieszyć w pewien sposób.
żeby do Was też trochę pogadać, żeby Wam pokazać, że jakby w życiu nie zawsze jest kolorowo i nie wszystko będzie Wam wychodziło tak, jak Wy tego chcecie. I tak jest teraz na moim przykładzie. Ostatnio mam bardzo dużo stresu i z wieloma rzeczy sama tak jakby w duszy się borykam. I nie będę Wam mówiła dokładnie, o co tutaj mi chodzi. Nie chcę niczemu zapeszać. Pewne osoby na pewno się domyślają, o co chodzi. Te, które mają wiedzieć, to wiedzą. Na pewno wytłumaczę Wam to kiedyś, jak już wszystko mi minie. Za jakiś czas. A póki co po prostu stwierdziłam, że... Mam tutaj też młodsze widzki, nawet młodsze od mojej siostry. Dlatego chciałabym Wam przekazać pewne wartości takie życiowe, które ja uznaję, że po prostu jakby w życiu nie zawsze będzie Wam wszystko wychodziło, nie wszystko będzie kolorowe, wiele razy się zawiedziecie, tak jak ja teraz ciągle przeżywam taki zawód życiowy i jestem zawiedziona sobą i tym, że na przykład coś mi się nie udaje i... Kurde, mówię tak trochę szyfrowo, ale mówię, nie chcę na razie o tym mówić tak dokładnie, chcę po prostu Wam powiedzieć, że to, co widzicie czasami w internecie, to jak wszyscy ludzie są szczęśliwi, wyglądają na mega szczęśliwych, uśmiechniętych, czasem to jest po prostu pod publikę i jest to nieprawdziwe, bo niektórzy po prostu jakby boją się mówić o tym, co się naprawdę liczy w życiu i co się dzieje u nich. Nie chcą jakby przekazywać złej energii, ale ja tutaj nie przychodzę, żeby przekazywać Wam złą energię, broń Boże, bo nie poddaję się, tak? Dalej wyciągam ten telefon i do Was mówię, mimo tego, że nie mam może wypisanego uśmiechu na twarzy, jak w większości filmików, bo po prostu przeżywam jakiś tam gorszy okres w moim życiu. To, do czego dążę, to żeby mówić o swoich problemach i żeby nie dusić wszystkiego w sobie i też po to, co do Was nagrywam, między innymi, no żeby się też wytłumaczyć, dlaczego na przykład nie nagrywałam vlogmasów ostatnio. To nie dlatego, że mi się nie chciało, tylko dlatego, że źle się czułam i tak psychicznie i też niektóre rzeczy się jakby wydarzyły i no nie miałam siły na to. No także to tak po krótku ode mnie. Więcej wytłumaczę i wyjaśnię Wam za jakiś czas, może to być miesiąc, mogą to być 2 miesiące, 3 miesiące, ale w końcu jakby nawiążę do tej pogadanki. A ja teraz leżałam pod kosem chyba 2 godziny i oglądam Pamiętniki Wampirów. Będę musiała trochę ogarnąć w pokoju, no i nie wiem, co potem. Mam nadzieję, że jutro po prostu będzie lepiej, że wstanę z uśmiechem i dzisiaj po prostu sobie tak pochilluję. Jak sobie popłaczę, to sobie popłaczę, jak sobie nie popłaczę, to sobie nie popłaczę, ale się przede wszystkim nie poddaję. I no, nie chcę tutaj się robić jakąś, nie wiem, matką Polką, mówić Wam, co jest dobre, co złe, no tylko uważam, że po prostu czasami warto mówić o swoich problemach i to, jak naprawdę czasami rzeczy wyglądają i że nie wszystko jest kolorowe, nie wszystko się zawsze układa, ja nie mam pięknego, idealnego życia, nie zawsze jestem zorganizowana, nie wszystko mi wychodzi, naprawdę. Kochani, przychodzę do Was trochę później, tak jak obiecałam, z kalendarzami adwentowymi. Mamy zaległe po prostu i otworzymy sobie 12, 13 i 14, więc w tym kalendarzu tutaj jest 12. Dobra, to jest nasza 12, jest to pomadka, jak widzicie, w takim dosyć ciemniejszym kolorze, ale bardzo ładny, na pewno ją kiedyś wypróbuję, także dalej lecimy. Moi drodzy, w 13 mamy bronzer, czyli coś bardzo trafionego, bo ja kocham bronzery. Tak on wygląda, spróbuję dla Was otworzyć. Dokładnie ma taki kolor, mi się bardzo podoba i myślę, że go na pewno sprawdzimy. No i dalej 14, jest to kolejny rozświetlacz. Jak wiecie, już jeden rozświetlacz chyba dostałam, chyba tak dobrze mi się kojarzy. I jest to rozświetlacz chyba w takim bardziej złotawym kolorze, także super, bo ja teraz właśnie takie złote kolory noszę i wygląda on chyba ładnie, tylko teraz nie będzie widać w tym świetle. No więc taki rozświetlacz, mega rzeczy i otworzymy się szybko herbatki i na koniec Wam jeszcze coś powiem. Mamy kalendarz, wyciągnęłam już herbatki. Taka herbatka była na 12 dzień, czyli jest to herbata biała z pomarańczą i agrestem. Następnie herbata biała granat z agrestem i herbata zielona mango z grejpfrutem. Także na pewno dzisiaj sobie którąś z tych zapodam. Ja zakończę tutaj tego vloga. Wiem, że nie był to najszczęśliwszy, wiem, że nie przesłał Wam żadnej totalnie energii, bo i w sobotę nie miałam co robić, a teraz już w ogóle jestem w
innym świecie dalej, trochę smutna, ale no co, tak czasami jest. I ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam powiedzieć, że mam nadzieję, że rok 2021 będzie 10 razy lepszy niż rok 2020, bo ten rok to był jakiś żart. Z jednej strony cieszę się, że się już powoli zamyka ten rok i mam nadzieję, że będzie to szczęśliwy rok, że w końcu uda mi się zrealizować te rzeczy, jeszcze czeka mnie matura, także stres mnie nie opuści chyba, ale mam nadzieję, że będzie to jakiś nowy dział w moim życiu i że jednak niektóre rzeczy się wynormują na świecie. Wiadomo jakie. Do tego wszystkiego zbliżają się święta i ja spróbuję dociągnąć do końca i po prostu jeszcze odliczać do tych świąt i wprowadzić Was w świąteczny nastrój, bo w sumie to już za niedługo zaczyna. W sumie to na równe 10 dni jest Wigilia, także mam nadzieję, że mi się to uda i kochani, no co. Przepraszam, że wyszło jak wyszło, ale nie będę Was kłamać. Bye.